po zapoznaniu się z wydarzeniami pierwszych trzech rozdziałów Księgi Daniela moglibyśmy zaświadczyć, że to jest prawda. Dla Boga wszystko jest możliwe. Gdy na samym początku, przypomnijmy sobie te pierwsze nasze spotkania, nawet w natchnionym Słowie Bożym było orzeczenie Boże, że wobec odstępstwa i kpiny, jaką sobie Judejczycy uprawiali, z proroków, z przesłania, jakie Bóg im przekazywał za pośrednictwem proroków, gdy już nie było żadnego uleczenia, tak w Księdze Kronik przeczytaliśmy wtedy, Bóg miał uleczenie. I nikt by nie spodziewał i nikt by nie zgadł, że niewola będzie lekarstwem. Niektórzy uważali, że niewola to jest straszliwe pognębienie narodów. To jest tak, jak ktoś chce uratować nam życie i mówi, no przykro mi, ale uszkodzenie jest takie, że część naszego ciała musimy amputować. Ale uratujemy życie. Tak Bóg był zmuszony przez zachowanie Jego własnego narodu, narodu przymierza, który wiedział, że gdy będzie wierny Bogu, to nie braknie mu nigdy błogosławieństw. Ale gdy złamie przymierze i odstąpi od Bożych rad i nie pozwoli Bogu trzymać nad nim, mówiąc obrazowo, tego parasola ochrony i błogosławieństw, to zrozumieją, jak wygląda życie bez Boga. Następnie, gdy w pierwszym rozdziale wydawać się mogło, że ci trzej młodzieńcy będą niezadowoleni, będą rozeźleni na to, że tam narozrabiali królowie w Judzie, a oni, kwiat młodzieży, musi za nich cierpieć, to Bóg ich wyprowadził z tej sytuacji i po przygotowaniu odpowiednim wprowadził na wpływowe miejsca tam w Babilonii. Uczynił z nich misjonarzy. Gdy w drugim rozdziale zdawać by się mogło, że Daniel i jego koledzy wraz z wszystkimi magami muszą zginąć, to Bóg miał inny plan i posłużył się Danielem, aby uratować wszystkich, łącznie z magami. A w nagrodę Babilończycy uczynili go szefem wszystkich magów. Zaskakujące wydarzenia. W trzecim rozdziale to, cośmy przed południem studiowali, przekonało nas, że dla Boga nie jest problemem wyrwać swoje wierne sługi z największego zagrożenia, z pieca ich wydobyć. Dla Boga wszystko jest możliwe. W czwartym rozdziale dowiemy się coś na temat tego, że nie do końca u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest wszechmogący. Ale nie jest uczynić wszystkiego, co by pragnął uczynić. Ktoś powie, to jest ograniczenie wszechmocy Boga. Nie, to nie jest ograniczenie Boga. To jest przyjęcie do wiadomości ograniczenia, które Bóg sam sobie nałożył. Słyszeliście zapewne to pytanie, czy Bóg, skoro jest wszechmogący, jest na tyle wszechmogący, że mógłby uczynić górę, kamień, skałę, której nie mógłby podnieść. Bóg dokładnie coś takiego zrobił. Stworzył taki kamień, którego nie może, będąc Bogiem wszechmogącym, podnieść. Jest wolna wola, którą obdarował każde ze swoich stworzeń. I każdy człowiek, niezależnie od tego, kiedy żył na tej ziemi, może współpracować z Bogiem i korzystać z błogosławieństw Jego wszechmocy i może powiedzieć Bogu nie i Bóg to musi uszanować. Co więcej, musi. Bóg chce to uszanować. Czy nie byłoby łatwiej,
Czy nie byłoby lepiej, gdyby Bóg na zasadzie takiej arbitralnej powiedział, dotąd dalej nie, koniec. Będziesz chodził jak szwajcarski zegarek, bo ja cię nakręcę, będziesz miał blokady. Pojedziesz samochodem ile chcesz, bo ja tam i tak ogranicznik wmontowałem. Nie naciśniesz więcej. Chcielibyście mieć dzieci, które gdy patrzycie, jak się rozwijają, jak kapryśne nieraz potrafią być, jak nieposłuszne, a później, gdy już troszeczkę od ziemi bardziej odstają, potrafią upokorzyć nawet swoich rodziców. Znacie takie przypadki? Kto ma dzieci, to zna. Czy chcielibyście mieć takie dzieci, które by was zawsze kochały i na każde pytanie, kochasz mamusię? Tak, tak, kocham, oczywiście. No to zrób to. Już idę, bo nie może inaczej. Bo jest tak zaprogramowane, że tak i tylko tak musi się zachowywać. Bóg jest miłością, a miłość to wolność. Bóg ryzykował bardzo dużo, ale tym samym Bóg, i w następnych wykładach to jeszcze wyraźniej zobaczymy, Bóg niesamowicie zyskał na tym, że taką wolnością obdarował ciebie i mnie. I ci wszyscy, którzy będą w Jego Królestwie, będą tam z własnego wyboru, a nie dlatego, że im się należało, nie dlatego, że po prostu są tak dobrzy, że na to zasługują. Absolutnie. Nikt z nas nie zasługuje na nic. Powinniśmy zginąć wtedy, gdyśmy zgrzeszyli. A Bóg jednak nas prowadzi. Bóg stworzył kamień, którego nie może podźwignąć i jest z tym szczęśliwy. Jest z tym szczęśliwy, bo Bóg patrzy dalej. Bóg to tak jak rodzic. Dzisiaj słyszałem, gdy ktoś mówił o swoim dziecku, że to taki trudny okres. Niektórzy z was są jeszcze na tyle młodzi i to piękne jest, że nie wiecie, że to jest prawda, co mówię teraz. Że w pewnym momencie rodzice, którzy są mądrzy, godzą się z tym, że to dziecko sobie coś tam pobryka. Ja to nazywam, to jest nawrót ospy. I to, co najmądrzejszego rodzice mogą zrobić, to nie rozdrapywać, bo wtedy zostaną blizny. Przeczekać. I to dziecko wcześniej czy później, gdy rodzice prawdziwie je kochają, wraca. Wraca z wyboru. Wraca dlatego, że chce wrócić. Dlatego, że nigdzie więcej nie znajdzie tyle miłości i tyle dobroci, co tutaj. Tak postępuje Bóg. Ale nie zmusi nikogo do podjęcia takiej czy innej decyzji. To prawo zostawił każdemu i każdej z nas. Masz sam prawo decydować o własnej przyszłości. Nawet gdyby była najokropniejsza, a ty spodziewasz się, że będzie najwspanialsza i Bóg wie, że jest inaczej. On będzie szukał sposobów, by cię o tym przekonać, ale za ciebie nie podejmie decyzji. Decyzję podejmujesz sam. Boga możesz przyjąć, Boga możesz odrzucić i niezależnie od tego, co w danej sytuacji czynisz i co czujesz nawet, to pamiętaj, gdy już jesteś może daleko, że u Boga nie ma beznadziejnych przypadków. Zawsze możesz wrócić. On na ciebie zawsze będzie czekał. Jesteś dla Niego niesamowitą wartością. Każdy z nas. Jeżeli tylko Mu na to pozwolimy, to On nam przedstawi i wprowadzi na drogę, która prowadzi do cudownej, świetlanej przyszłości. Na pewno każdy z nas już z Bogiem ma doświadczenia, już coś o Nim wiemy, ale nawet jeżeli ta wiedza jest maleńka, jeszcze niewiele doświadczyliśmy, może po raz pierwszy dzisiaj spotykasz się z tą myślą, że Bóg cię mimo wszystko miłuje,
Nawet wtedy, gdy podnosisz głowę i krzyczysz. Nie zapomnę, jak to było w czasach jeszcze naszej Unii Europejskiej ze Wschodem, europejsko-azjatyckiej. Wtedy przyjeżdżali ideologowie z tamtej strony bardzo często i szkolili aktyw nasz polski, później nasz polski aktyw szkolił już na różnych zebraniach ludzi, nawet bardzo prostych, w miasteczkach, na wioskach, w zakładach pracy, o tym, że Boga nie ma. I kiedyś jeden z takich towarzyszy przyjechał i przekonywał o tym i mówi, na dowód tego, że Boga nie ma, wyjął coś ze swojej teczki, później okazało się, że to była pochwa sztyletu. Wyjął ten sztylet i mówi, Boże, jeżeli jesteś, tu jest sztylet, przyjdź i przebij mnie. I dokazywał przez dłuższą chwilę. I wszyscy drżeli na tej sali, ci, co byli bogobojni. Inni się uśmiechali coraz szerzej, coraz głośniej, coraz było im lżej. I wtedy taka babuszka wstała i mówi, czy ja, towarzyszu, mogę coś powiedzieć? Towarzyszu, czy macie syna? Tak, ja mam 4 dzieci, dorodne i nie wierzą w Boga. Towarzyszu, i gdyby syn przyszedł do domu, wyjął sztylet, położył na stół, powiedział, ty nie jesteś moim ojcem, jak jesteś, to mnie zabij. Zabilibyście go? Zebranie się skończyło. Wszyscy poopuszczali głowy. I coś zrozumieli. Pamiętaj, że Bóg cię miłuje na tyle, że opuścił niebo i przyszedł na ten świat. I oddał swoje życie, aby cię uratować. Aby uratować każdą i każdego z nas. Dzisiaj będziemy czytać znaną historię przeżycie, doświadczenie Nebukadnezara. Ale ja nie chciałbym, abyśmy za bardzo się angażowali w doświadczenie Nebukadnezara. Niech ono będzie dla nas przykładem tego, jaki ja mam stosunek do Boga, jaki Bóg ma stosunek do mnie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nebukadnezar w Piśmie Świętym 3 został nazwany sługą Jahwe w księdze Izajasza. Pogański król. Niesamowity władca, twórca imperium neobabilońskiego. Sługą Jahwe? On był sługą Marduka. To było największe bóstwo Babilonu. Innych bóstw babilońskich. Ale Jahwe? Tak. Wykonywał wolę Jahwe. Naród przymierza złamał przymierze. Naród przymierza musiał doznać, co to znaczy żyć bez Boga. I Nebukadnezar był narzędziem, który przyjdzie i zawojuje ten kraj i zabierze do niewoli. I posłusznie to zrobił. W tym sensie Nebukadnezar był sługą Jahwe. Również Bóg miał pewne zadania, które spełni Nebukadnezar w odniesieniu do innych narodów ościennych, tych, które zamieszkiwały obok Izraela. A 4 rozdział ukazuje nam Nebukadnezara, który staje się z własnego wyboru sługą Jahwe. Wybiera tego Boga jako swojego Boga, jako osobistego Pana, osobistego Zbawiciela. Posłuchajmy jego świadectwa, które sam zapisał. 4 rozdział, tu chcę powiedzieć, księgi proroka Daniela napisał Nebukadnezar, nie Daniel. Czytajcie uważnie ten rozdział. Tam to jest napisane. To nie Daniel pisze ten rozdział. Ten rozdział i to według układu Biblii Warszawskiej już od końcówki 3 rozdziału do końca rozdziału
pisze król Nebukadnezar. W każdym razie on daje ten cały materiał, jeżeli nawet skrybą był ktoś inny. Dotychczas znaliśmy go właśnie jako sługę spełniającego wolę. Nieświadomie. On nawet nie wiedział, że to czynił. Powoli dojrzewał. Najpierw dowiedział się o tym, że, mówiliśmy już rano, Bóg ten jest bardzo mądry, ale ten Bóg jest bardzo słaby. Dowiedział się później na podstawie doświadczeń z Danielem, a następnie z tymi trzema jego kolegami, że to jest potężny Bóg. Nebukadnezar był myślącym człowiekiem, inteligentnym, mądrym, który potrafił wyciągać wnioski. Przypuśćmy, że tobie się zdarza, że ty jesteś kimś takim jak Nebukadnezar. Znasz chrześcijan, znasz ludzi wierzących, czytających Pismo Święte, podśmiewujesz się z nich, kpisz sobie żarty, urządzasz tam w twój Bóg, co ty wiesz, co tam jest napisane, a kto to napisał, a skąd się to wzięło. Ale później widzisz, że ci ludzie jakoś inaczej żyją, inaczej postępują. A później widzisz, że znajdują się w opresji, w trudnych sytuacjach życiowych, bo to nieprawda, że jak pójdziesz za Chrystusem, to będziesz miał mieć tylko różami usłane dywany pod nogami. Nie. Zapewne już tego jesteśmy świadomi. Czasem niektórzy ewangeliści na zbiorowych, potężnych, stadionowych występach mówią, jak oddasz się Bogu, oddasz Chrystusowi, to On na siebie bierze wszystkie twoje problemy. Ty masz sielankę w życiu. To jest dobry chwyt reklamowy, który zza oceanu do nas przyszedł i nieraz tak to się usadawia. To nieprawda. To jest bajka. Chrystus powiedział, jak chcesz iść za mną, to weź swój krzyż i naśladuj. Idąc za Chrystusem jako chrześcijanin nawrócony, chrześcijanin przejęty stanem własnym i ogarnięty miłością Boga, gdy idzie za Chrystusem, będzie miał problemy, których by nigdy w życiu nie miał, gdyby nie poszedł za Chrystusem. Wiedzieliście o tym? Nie narzekajmy, gdy te trudności przychodzą. To jest kształtowanie, to jest praca garncarza. Dzisiaj rano o tym wszyscyśmy mówili. O tym czytaliśmy przez cały miniony tydzień. On z tej samej gliny próbuje coś ukształtować. A jeżeli się nie daje, to odkłada. Nieraz ta glina musi zmięknąć, musi się nasączyć właściwie. Jeszcze tam są okruchy, jeszcze tam są kamienie. Trzeba je wydobyć. Na innym miejscu Bóg mówi, ja przez proroków muszę was ociosywać. Podoba nam się, piękna rzeźba. Ale gdyby kamień mógł mówić, i gdyby kamień czuł, kamień nie czuje, ale gdyby czuł, ile on młotów dostał, ile cięć. Podobnie jest z życiem naszym, z życiem chrześcijańskim. Ale to wszystko nas kształtuje i przygotowuje do wieczności z naszym Bogiem. Z końcówka trzeciego rozdziału według Biblii Warszawskiej. Nebukadnezar, król do wszystkich ludów, plemion i języków, którzy mieszkają na całej ziemi. Pokój wam. Niesamowite. Tak rozpoczynał listy zawsze o ponad 500 lat później apostoł Paweł. Zauważyliście? On zborom, on adresatom zawsze życzy pokoju, gdy do nich pisze list. Pamiętacie poprzedni dekret Nebukadnezara po wydarzeniach trzeciego rozdziału? To były pogróżki, to były pioruny nad głowami tych, którzy by się sprzeciwili jego zarządzeniu. A tutaj mówi szalom, pokój wam, życzę wam pokoju. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy.
To jest człowiek, z którym coś się stało. To jest człowiek, który coś z Bogiem przeżył. Jestem przekonany, że tak jak siedzimy tutaj, każdy z nas ma osobiste przekonanie o tym, że Bóg go miłuje, Bóg go przyjął i kształtuje. Czy chętnie opowiadamy o tym? Jeżeli ktoś sobie kupił nowy samochód, postawił nowy dom, ktoś znalazł jakąś ciekawą pracę, któraś panienka znalazła bardzo miłego, młodego mężczyznę i planuje już swoją przyszłość, a on odwrotnie, czy chętnie o tym opowiadamy innym? Tego się nie da zatrzymać, nie? Najpierw najbliższym, a później nie mamy nic przeciwko temu, gdy wszyscy o tym się dowiedzą. Czy o Bogu też tak chętnie opowiadamy? To jest babiloński, pogański monarcha. I jemu zależy na tym, żeby to wszystkim ludziom było wiadome. Kim jest prawdziwy Bóg? Dlaczego on mu służy? Jak do tego doszło? Co z tym Bogiem przeżył? Każdy człowiek, który prawdziwie przyjmuje Chrystusa, ma pragnienie, nie obowiązek, ma pragnienie opowiadania o tym Bogu. Jeżeli traktujemy opowiadanie o Bogu jako chrześcijański obowiązek, to jeszcześmy nie poznali wystarczająco naszego Boga. Nie mamy się czym chwalić. Jak znasz kogoś, a wiesz, gdzie on jest, a wiesz, kim on jest? Tu jest król wszechświata i król babiloński, potężny król w owym czasie. Osobiste świadectwo to jest coś spontanicznego, coś dobrowolnego, coś, czego się nie da powstrzymać. Chcesz mówić, jak najszybciej to powiedzieć, jak najlepiej to wytłumaczyć. Wcześniej Nebukadnezar uważał, że Babilon jest królestwem wiecznym, że to, co on stworzył, że te cegły, które znaleziono, niech trwa na wieki, że to jest najważniejsze. A tutaj mówi, jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne są jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym. Nie Babilon będzie ze złota, nie Babilon będzie wiecznie trwał. Oto szła cała walka w trzecim rozdziale. Tutaj uznaje, jest inaczej. A więc to, co Daniel mu powiedział w drugim rozdziale, sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Dopiero kamień, który uderzy w tę całą strukturę historyczną, on się rozrośnie i napełni całą ziemię. To będzie królestwo wieczne. Teraz Nebukadnezar to samo mówi. I z przekonania mówi, władza jego jest z pokolenia w pokolenie. To jest jak gdyby cytat z modlitwy Daniela i jego trzech towarzyszy, gdy dziękowali Bogu za to, że im objawił sen króla. W drugim rozdziale. Popatrzmy, jak związane jest zachowanie wierzących w Boga, tych, których nazwaliśmy misjonarzami wysłanymi przez niego do Babilonu, z tymi, wśród których działają, którzy się nawracają. Oni są jak gdyby kalką nawet ich słów, ich przekonań. Bo oni przyprowadzili ich do tego samego Boga, który jest ich Bogiem. To, co kiedyś Nebukadnezar odnosił do siebie i przypisywał sobie, teraz twierdzi, że jest inaczej. I od pierwszego wiersza w czwartym rozdziale cała ta historia jest opowiedziana. Żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył. Myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. Przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy, astrologowie. Opowiedziałem im sen. Już nauczony był, że jak im nie opowiesz, to ci nic nie powiedzą. Więc mówi, opowiedziałem im ten sen, ale nie podali mi jego wykładu. Jak gdyby powtarza się coś,
co przy pierwszym spotkaniu Nebukadnezara z wyznawcami prawdziwego Boga się zdarzyło. Lata temu. Lata temu. Bo o ile młodzieńcy zostali zabrani do niewoli w 605 roku przed Chrystusem, w 603 drugim byli absolwentami szkoły i wtedy Nebukadnezar miał ten swój sen. To był 603 rok. W 593 były te doświadczenia, o których mówiliśmy dzisiaj rano. To teraz Nebukadnezar już mówi, kiedy to było. Kiedy żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Już nie prowadzi żadnych podbojów. Wszystko ma u stóp. Babilon panuje niepodzielnie nad tym całym terenem, nad którym zażyczył sobie panować. Jesteśmy tutaj około 570 roku. A więc minęło sporo lat. Sporo lat minęło. Od pierwszego spotkania Daniela i Nebukadnezara to już jest okres 35 lat. Już się przez 35 lat znają. Nieraz nam to umyka, gdy czytamy Księgę Daniela. Nie zwracamy na to uwagi. Ale czy masz ludzi, którym usiłujesz opowiedzieć o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu przez 35 lat i nie reagują? Daniel przeżył takie doświadczenie. Ci trzej młodzieńcy też. Oni nie tylko modlili się tam w pierwszym rozdziale, według zapisu pierwszego, drugiego rozdziału, zapewne i przy trzecim rozdziale, przy tych przykrych doświadczeniach, nie zerwali kontaktu z Bogiem, rozmawiali z Nim o tym, ale byli spokojni. Ale tutaj Nebukadnezar coraz bardziej dojrzewał, widzieli to. Ale jeszcze dojrzały nie był. I Bóg daje mu kolejny sen. Znowu nikt nie potrafi mu tego wyjaśnić, chociaż sen jest zrozumiały. I w końcu przyszedł do mnie Daniel. To ciekawe. Miał Daniela tak blisko siebie. Jemu nie opowiedział tego snu. Ja jestem osobiście przekonany, że to Bóg tak sterował. Żeby Nebukadnezar nie pomyślał, to mógł wyjaśnić jakikolwiek mag. A więc Bóg mówi, proszę, wyjaśniajcie. A gdy już rozkładają ręce i są bezsilni, wtedy znowu pojawia się Daniel. Przyszedł do mnie, słuchajcie uważnie, Daniel, który ma na imię Baltazar, według imienia mojego Boga. Myśmy o tym mówili, gdy mowa była o zmianie imion. One były wszystkie związane z bóstwami babilońskimi. Ale dla Nebukadnezara teraz to jest Daniel, to nie jest Baltazar. On się nazywa tylko, bośmy mu nadali takie imię, ażeby z niego uczynić Babilończyka. Imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen. Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie. Żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem i podaj mi jego wykład. Tu na czerwono zaznaczyłem, chociaż, ale niektóre są bardziej widoczne. Boga, bogów, bogów. To jest troszeczkę teologiczne zagadnienie. Ja tylko chcę was nim dotknąć. Wszędzie tutaj występuje słowo Elohim. To na samo, które na początku Pisma Świętego mówi Bereshit bara ha-Elohim. Na początku Bóg stworzył. I tam widzimy, że El to jest Bóg w liczbie pojedynczej. Elohim to jest pojęcie bóstwa w liczbie mnogiej. Są dyskusje w naszym gronie również,
jak to jest z Bogiem, czy jest jedną istotą, czy to są dwie istoty, czy trzy istoty, jakie pojęcia istnieją w Biblii. Tutaj odniesione to jest do Jahwe, Boga Danielowego, i do bożków pogańskich. I wszędzie, gdzie mowa jest o bożkach babilońskich, mówi się w liczbie mnogiej. Jeżeli chodzi o Boga Danielowego, jest w liczbie pojedynczej. Oto co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło, było potężne. Jego wysokość sięgała nieba, było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc obfity był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia. W jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie. Żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu. Oto anioł święty zstępował z nieba i wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo, obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie z niego liść, rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej, miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza. Niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni. Niech mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim 7 wieków. Straszliwy to sen. Symbolika drzewa była znana na Bliskim Wschodzie bardzo dobrze. Ezechiel pisał w odniesieniu do innych narodów, Liban i tak dalej, to są te drzewa. W psalmie 1 nawet czytamy, że człowiek, który żyje sprawiedliwie, jest jak drzewo nad strumieniem wód wsadzone, prawda? I chyba ci magowie i mędrcy babilońscy nie mieli problemu z wyjaśnieniem tej symboliki. Tę symbolikę znał na pewno również Nebukadnezar. Ale co to znaczy, że to drzewo jest tak potężne? Powiedzieć królowi, że to on jest taki potężny, to łatwo. Ale jak się powie A, trzeba powiedzieć B. I co z tym ścięciem drzewa później? Jak to królowi powiedzieć? Co to znaczy? To, że w wierszu 13 przeczytaliśmy jego ludzkie serce niech się odmieni, już wskazuje, że chodzi o człowieka, prawda? Nie o drzewo. Będzie mu dane serce zwierzęce. Ta myśl jeszcze nam się pojawi później w części proroczej. I do niej jeszcze będziemy wracać. 7 wieków niech nad nim przeminie. Szebach i Danin. Siedem wieków. Wiek to zamknięty cykl. I w przeważającej ilości przypadków oznaczał cykl roczny. Szczególnie u Babilończyków to był cykl astronomiczny, który zamykał, gdy te wszystkie znaki zodiaku, one już przeminęły i następował nowy rok, to był ten Idanin. 7 ich ma być. Czy to jest liczba doskonała, którą później znajdujemy w innych miejscach Pisma Świętego? Czy to dosłowne 7 wieków, 7 lat? To określenie oznacza, tak jak mówiliśmy, czas, okres, zamknięty cykl, rok. Z tym, że my jesteśmy tutaj w tekście pisanym w języku aramejskim, nie hebrajskim, tak będzie do końca
siódmego rozdziału jeszcze. To wiemy z materiału wstępnego, o czym mówiliśmy na pierwszych naszych spotkaniach, jak dzieli się w naturalny sposób księga również pod względem lingwistycznym. W języku aramejskim to określenie występuje 13 razy i tylko w Księdze Daniela. I to dokładnie oznacza 7 cykli zamkniętych 7 lat. A więc przez 7 lat te trudne, przykre doświadczenia mają być udziałem tego drzewa, tego człowieka, który ma serce ludzkie, ale to się wszystko zmieni. On zezwierzęcieje. I wiersz 14. Król dalej opowiada Danielowi. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok. To jest cytat tego anioła, który przyszedł i powiedział, co z tym drzewem i na jak długo należy uczynić. A sprawa jest postanowiona przez świętych. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je komu chce, może nad nim ustanować najuniżejszego z ludzi. Znowu jak gdyby cytat z drugiego rozdziału z modlitwy dziękczynnej Daniela i jego towarzyszy po zrozumieniu snu, tamtego pierwszego snu Nebukadnezara. A oto sen, który widziałem, jak król Nebukadnezar. Oto sen, który widziałem, jak król Nebukadnezar. A ty, Baltazarze, wyłóż mi go. Gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu. Ale ty możesz, bo Duch Świętych Bogów jest w tobie. Dla króla babilończego Elohim oznaczało tylko liczbę mnogą, pluralis. To musi być wielu tych bogów, tak jak dla mnie tych wielu bogów jest tutaj na tej ziemi. Tak samo macie wy. On tego nie rozumie jeszcze. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Daniel zrozumiał. Daniel wiedział, że Bóg wkracza tutaj dosyć mocno w życie Nebukadnezara i chce go przeprowadzić przez doświadczenie. Tylko będzie to trudne doświadczenie i czy król wyciągnie z niego jakąkolwiek lekcję. Czy uda się mu pomóc, czy nie? Musiało to trwać jakiś czas, bo dalej z narracji dowiadujemy się, że król odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. I Daniel otwiera usta, Baltazar, i mówi: Panie mój. I tutaj no wstyd. Ale tyle razy już o tym była mowa. Komisja Przekładu Biblii Warszawskiej, która ma wielki szacunek do tak zwanych ojców, którzy dokonywali tego przekładu, a już żaden z nich nie żyje, żeby po nich poprawiać. Bo oryginał nie mówi: Panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół. Tylko oryginał mówi: ten sen niech dotyczy, albo oby ten sen dotyczył twoich nieprzyjaciół. A jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło, było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, owoc obfity, które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne i w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie. To są twoi wrogowie, królu. I ten sen dotyczy ich wrogów. Tak? Jesteście tam? Bo mnie oślepiają tutaj te światła. Tak?
No nareszcie ktoś się obudził. Oczywiście, że nie. Dlatego widzimy, jak bezpodstawne jest trzymanie się tego, ażeby nie poprawić tekstu. Takich kwiatków mamy trochę w Księdze Daniela zresztą. Już mieliśmy jeden na początku drugiego rozdziału. Nie zawracałem wam tym głowy. Ale będziemy mieli w 9 rozdziale niesamowite stwierdzenia, które sprzeczne są z kontekstem nawet. Bo tu mówi, to jesteś ty, królu, a więc sen nie dotyczy twoich wrogów. Niech by dotyczył raczej twoich wrogów. Forma życzeniowa. Ale on dotyczy ciebie, królu. Rosłeś, stałeś się potężny. Twoja wielkość urosła, sięga nieba. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. Ten tekst mówi nam bardzo dużo o stosunkach, jakie panowały, o relacji między Danielem a królem. Przecież skoro 35 lat pracuje Daniel nad Nebukadnezarem, aby pokazać mu, zachęcić go do tego, by przyjrzał się bliżej Bogu, który ratował młodzieńców, który błogosławi im, Judejczykom tutaj, chociaż słusznie są w niewoli. I mógł powiedzieć 35 lat, ach, koniec. Czas łaski się dla ciebie widocznie skończył. Do widzenia, królu. Nie. Daniel wyraźnie przeżywa. Bardzo empatycznie podchodzi do tego, do tej historii, do tego doświadczenia, które zostało przepowiedziane. Daniel miłuje Nebukadnezara. Danielowi trudno byłoby się pogodzić z tym, że ktoś, z kim przez tyle dziesiątków lat wspólnie uczyli się Boga, że teraz rozstaną się, nie będą w królestwie. My nieraz, gdy ktoś nie reaguje przez miesiąc, dwa, trzy, mówimy, nie zawracaj sobie głowy, zostaw go, idź, są inni ludzie. Można tak. Zazwyczaj wtedy słyszymy, że Ewangelia będzie głoszona na świadectwo ludziom. Na świadectwo, wcale nie o zbawienie chodzi. To żeby dowiedzieli i nie mieli wymówki. Słyszeliście taki wykład? Nie jest biblijny wykład. Ewangelia jest mocą ku zbawieniu i dlatego jest kazana. Ale Bóg wiedział, jak ludzie potraktują Ewangelię. I wiedział, że to się skończy tylko świadectwem, niczym więcej. Ale w Bożym zamiarze nie jest głoszenie Ewangelii na świadectwo. Tak jak w tym samym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza nie jest zamiarem Bożym, żeby ludzie się niszczyli, żeby były wojny, trzęsienia ziemi i wszystkie inne rzeczy. Ale one będą. I tak się tym skończy. Ewangelia, która jest głoszona ku zbawieniu każdemu, kto uwierzy, skończy się tym, że wielu ją odrzuci. I efekt będzie taki, że tylko na świadectwo to dotarło. Ale jak ty podchodzisz z Ewangelią do człowieka i myjesz ręce bardzo szybciutko, bo to na świadectwo, ważne, że usłyszał. A może nawet, skoro z takim nastawieniem opowiadaliśmy, tośmy tak opowiedzieli, żeby on tego nie wziął. Daniel był prawdziwym ewangelistą. Chyba lepszego ewangelisty dla Babilonu i dla Nebukadnezara Bóg nie mógł znaleźć. To jesteś ty, królu. Twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że widziałeś anioła świętego zstępującego z nieba i mówiącego, zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i aby miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim 7 wieków. Mówi, to jest nadzieja królu. Powiem ci, co to znaczy. Jakie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, panu moim. Wypędzą cię.
Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkać ze zwierzętami polnymi. Jak bydło trawę karmić się będziesz. Będzie cię zraszać rosa niebieska. 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić 5 korzenne drzewa, znaczy, królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do nieba. Lepszej Ewangelii być nie mogło. Ale Daniel ma jeszcze dodatkowo coś. Królu, mam dla ciebie radę. Daniel zna zasadę proroctw warunkowych. Myśmy o tym w swoim czasie mówili, prawda? Raz grożę, że naród zburzę, ale gdy się nawróci naród, pożałuję, ten naród będzie cieszył się pomyślnością. Innym razem obiecuję, że będę błogosławił, ale jeżeli zejdzie z prawej drogi, oderwie się ode mnie, podeprze przymierze ze mną, to będzie zupełnie inaczej. Daniel zna zapewne historię Jonasza, gdy poszedł do Niniwy i tam głosił z polecenia Bożego. Za 40 dni Niniwy nie będzie, a Niniwa ocalała. To było około 790 roku przed naszą erą, a dopiero w 612 roku Nebopolasar razem z Medami zniszczyli Asyrię i zniszczyli to miasto. Niesamowite. I teraz mówi, królu, jeżeli Bóg coś ogłasza, i to jest nawet bardzo przykre, to Bóg nie ogłasza po to, żeby człowieka zniszczyć. Bo gdyby chciał człowieka zniszczyć, to by go już zniszczył. Daje mu czas łaski. Królu, niech moja rada ci się spodoba. A jaka to rada? Zmarz swoje grzechy sprawiedliwością, swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Królu, zmień swoje życie. Ty byłeś tym drzewem, pod którym wszyscy się żywili. Ale czy twoje rządy były sprawiedliwe? Czy ty jednakowo dbałeś o tych wszystkich, którzy tam szukali u ciebie schronienia? Znajdowali. A dlaczego znajdowali? Jak znajdowali? Czy to było coś rzucane? Czy to było coś, co z twojego stołu spadło? Czy to jest pragnienie twojego serca, aby innych ludzi traktować tak, jak chcesz sam być traktowany? Królu, zmień. I zapewne Danielowi chodziło o to, zmień to tak łatwo powiedzieć, ale jak? I Daniel już wiedział jak. Ale to pytanie nie padło. Niemniej jednak wynika, że minęło sporo czasu, zanim ten sen zaczął się realizować. Czyżby król zareagował, czyżby się zastanowił? Popatrzmy na pewne teksty, które dotyczą podobnych sytuacji w naszym życiu. I to od zarania dziejów naszych jako grzeszników na tej ziemi. Odnotowane jest to w Księdze Ioba w 33 rozdziale. Ijob nie był Izraelitą, aczkolwiek żył w czasach mniej więcej tych, w których był Mojżesz i wyprowadzał naród z niewoli egipskiej. I tam gdzieś na wschodzie ten mąż to był ktoś, o kim i o prawości, którego Bóg rozmawiał z samym szatanem. I Ijob akurat w tym doświadczeniu jest. I w tej księdze Ijoba, poprzez wypowiedzi Ijoba, ale i jego 3 towarzyszy, my niejednokrotnie uważamy, że ci towarzysze to byli tacy koledzy, że bodajśmy takich nie mieli.
nie wiem, gdy z uwagą czytamy te księgi, czy nie chcielibyśmy w pewnych sytuacjach życia mieć takich przyjaciół. Ale zostawmy, to jest księga Joba. W tej księdze Joba czytamy, jak Bóg postępuje z człowiekiem. I tak postępował Bóg z człowiekiem 2, a nawet 3 razy. Tam chodzi o pewne bardzo trudne doświadczenia, które dopuszczał. Po co? Aby go sprowadzić, aby go nie sprowadzać do grobu, ale obdarzyć nadal światłością życia. Bóg stawiał bariery. Człowiek mógł je sforsować, mógł odrzucić wolę Bożą. Tylko po to to robił, aby człowieka uchronić od zagłady. Nebukadnezar wytrzymał, tak byśmy mogli powiedzieć, w jakimś tam stanie nieważkości, bez podejmowania decyzji, ale w jakimś zamyśleniu przez 12 miesięcy. Tak to jest w naszym życiu, że niejednokrotnie obawiamy się czegoś, ale to coś nie przychodzi. Mija dzień, mija tydzień, miesiąc, 5 miesięcy i nic się nie dzieje. I myślimy, że to już przyschło, to już nie będzie. Gdyby to trwało nawet 10 lat, to wróci. Co człowiek sieje, to będzie zbierał. I pamiętaj, że z garści zboża wysianego do ziemi zbierzesz coś, co będziesz musiał nieść w worku. Jeżeli to było dobre nasienie, to jak Grecy mówili, hajre, cieszmy się. Ale jeżeli to był konkol, to trzeba teraz z tym konkolem się skonfrontować. I nie ma innego rozwiązania. Nebukadnezar pamięta przez rok, a potem, no przecież życie jest życiem, nie? Nie mogę być ascetą, nie mogę się straszyć. Jestem ostatecznie królem, ostatecznie mam władzę, ostatecznie mam tu coś do powiedzenia. Ze mną się muszą liczyć i liczą się. I tak będzie już. Gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu w królestwie w Babilonie, zaczął oglądać to wszystko, co stworzył, co uczynił, przepiękne miasto. Miasto nie do zdobycia. Odezwał się, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem, zwróćmy uwagę, na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy, dla uświetnienia mojej wspaniałości. Kiedyś byłem na takim wykładzie prowadzonym przez psychiatrę i powiedział tak. Jeżeli słyszysz człowieka, który lubi się chwalić i wszystko sobie przypisywać i tylko ja o mnie, ku mnie, do mnie, dzięki mnie, to pamiętaj, że ten człowiek powinien zgłosić się do psychiatry na badanie. On jest na drodze do obłędu. To nie wymyślił sobie ktoś. To badania, regularne badania psychiatryczne na skalę światową wykazały. To jest pewne ostrzeżenie i pewna wskazówka, jak unikać schorzeń psychicznych. Dlaczego te schorzenia psychiczne w takiej sytuacji się pojawiają? Bo gdy nagle zabraknie tego, w co inwestowałeś, tego, co dla ciebie stanowiło największą wartość, to się załamujesz. A jeżeli to komuś zawdzięczasz, to wdzięczność jeszcze nikogo nie zrujnowała. Nebukadnezar był egocentryk do potęgi entej. Gdy to słowo było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, aby nie było pomyłki, o kogo chodzi, o jakiego króla.
Oznajmia ci się królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odcięta, odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić. 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. O to chodziło w tym doświadczeniu, żeby król oduczył się tej koncentracji na samym sobie, zawdzięczania wszystko sobie. Jeżeli mamy takie tendencje, to warto czytać często 4 rozdział proroctwa z księgi Daniela. Wiszące ogrody, obwarowania kompleksu świątynno-pałacowego, obwarowanie miasta, obwarowanie pól uprawnych, 3 ogrodzenia. Babilon jest nie do zdobycia, przepiękny, wspaniały. Niech trwa na zawsze. Ta myśl znowu jak bumerang, który nie trafił do celu, trafiła znowu w Nebukadnezara. I Job kontynuuje. Bóg mówi raz i drugi, ale na to się nie zważa. We śnie, podczas nocnych widzeń, gdy człowiek w sen głęboki zapada, albo gdy tylko drzemie na swoim łożu, wtedy otwiera ludziom uszy i budzi ich przerażeniem, napomina, by odstąpili od ludzkich czynów, by się wyzbyli ludzkiej pychy, by ratowali duszę od zagłady, a życie od kresu w otchłani. Bóg nigdy człowieka nie zostawia, nawet w takim położeniu. Wracamy do 4 rozdziału i dowiadujemy się, że w tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Został wypędzony spośród ludzi, jadał trawę jak bydło, rosa niebieska zraszała jego ciało, jego włosy urosły jak u orłów pierze, jego paznokcie jak u ptaków pazury. Okazało się, że przez 7 lat Nebukadnezar nie reaguje. Zachowuje się jak zwierzę, ale powróci do normalnego stanu. I Job kontynuuje, to znaczy w księdze Joba ten tekst. I tak do grobu zmierza jego dusza. Życie jego bliżej miejsca zmarłych. Lecz kiedy ma przy boku swojego anioła, pośrednika, jednego spośród tysięcy, którzy wskazują ludziom na ich powinności, kiedy ów anioł zlitowawszy się powie: ratuj go, nie pozwól, by zginął, znalazłem okup za niego, wtedy jego ciało powraca do młodzieńczej świeżości i on znów przeżywa wcześniejsze swoje dni. Tak jest nie tylko w przypadku Nebukadnezara. Tak jest w przypadku mnie, ciebie też, każdego człowieka. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie dopuszcza tej myśli, aby rozstać się ze swoim stworzeniem i aby to stworzenie podzieliło los diabła i jego aniołów. Bóg będzie szedł za człowiekiem tak długo, jak ten człowiek żyje. Dlatego Daniel nie zgodził się i zanim dotarł do króla z wyjaśnieniem snu z 2 rozdziału, to najpierw do Arjocha, aby oszczędził magów babilońskich, bo wiedział, że gdy zginą, to się wszystko skończy. To był ten anioł, który w tamtym przypadku interweniował. Ale my mamy jeszcze innego posłańca nieba, który przyszedł na ten świat
i oddał swoje życie za każdego z nas. I powiedział: Ojcze, moja krew. Ojcze, ja pragnę tego człowieka w krainie zbawionych. Ty nie możesz podjąć za niego decyzję, ale Boże, zrób cokolwiek, ażeby on się ocknął. Pozostaje pytanie, skoro król Nebukadnezar był w takim stanie przez 7 lat, dlaczego nie było przewrotu pałacowego? Kto opiekował się Nebukadnezarem, gdy on zachowywał się jak zwierzę? Grecy rozpoznali te choroby, między innymi tę, na którą zapadł Nebukadnezar. Nazwali ją od imion zwierząt. Od wilka nazywali likantropia. To była choroba psychiczna, gdzie człowiek zachowywał się agresywnie, atakował, gryzł, dosłownie gryzł ludzi, gryzł inne zwierzęta. I boantropia, od wołu, gdzie człowiek zachowywał się ociężale, jak zwierzę, jak wół. I to był przypadek Nebukadnezara. Kto chronił przez 7 lat Nebukadnezara? Dlaczego ktoś inny nie przejął władzy na dworze króla babilońskiego? To są pytania, odpowiedzi na które zależy tak bardzo to, co później się wydarzyło. Bo się wydarzyło, inaczej by się nie wydarzyło w ogóle. A więc jak to było z Nebukadnezarem? Dlaczego przez 7 długich lat tron babiloński nie był obsadzony i nikt go nie starał się zająć? Podczas gdy pamiętamy jeszcze wcześniej, gdy jego ojciec Nebopolasar zmarł, Nebukadnezar przeprawiał się przez pustynię z najdzielniejszym oddziałem żołnierzy, aby jak najszybciej być w Babilonie, aby uchwycić tamtą sytuację. Istnieje kilka przesłanek. Niektóre już zostały zaznaczone w tekście. Pamiętacie? Kto zadecydował o tym doświadczeniu? Święci Najwyższego. Bóg o tym zadecydował. Istoty niebiańskie, które troszczyły się o króla babilońskiego Nebukadnezara. Nieraz my, żyjący w Nowym Testamencie, gdy pada miano Babilon, to jesteśmy pełni pogardy dla Babilonu. Bóg jest pełen miłości dla Babilonu. Każdy człowiek jest jego dzieckiem, który wyszedł z jego twórczej dłoni. Gdy to zrozumiemy, łatwiej nam będzie uchwycić myśl Boga, dlaczego Ewangelię chce przekazać wszystkim ludziom. Łatwiej nam będzie tych ludzi oceniać, a może odstąpić od oceniania, a dobrze im życzyć i pomagać. Druga przesłanka. Daniel był pierwszym po królu. Bardzo racjonalna przesłanka. On znał to doświadczenie i on wspomagany przez Boga potrafił tę sytuację utrzymać. Jest jeszcze jedna, równie bardzo racjonalna przesłanka. W starożytności wierzono, że jeżeli ktoś zabije szaleńca, to szaleństwo przechodzi na zabójcę. Dlatego czytamy, ile w starożytności takich ludzi nieleczonych, ludzi niezadbanych, ludzi, których wszyscy się bali, błąkało się po ulicach i byli postrachem, jak ci w krainie Gadareńczyków. Ale nikt by ich nie uśmiercił. Strach. I całkiem realny strach. Bo jeżeli ktoś wie, że ktoś tam powtórzył i twierdzi, że tak jest
i to się stało, to wyobraźmy sobie, co musi przeżywać zabójca, gdy nałoży na to jeszcze takie przekonanie. Nic dziwnego, że sam szału dostaje. Kiedyś grupa prawników w Stanach Zjednoczonych dyskutowała na takim specjalnym spotkaniu, gdy zaczęto myśleć o zniesieniu kary śmierci. Czym zastąpić karę śmierci? No dożywotnim więzieniem, ale w jakich warunkach? I padały głosy, które nigdy nie zostały zrealizowane. Aczkolwiek w Anglii w pewnym okresie czasu tak bywało też. W gabinecie figur woskowych Madame Tissot w Londynie możemy widzieć tego ślady. Uwięzić zbrodniarza na miejscu zbrodni i pozwolić mu dożywotnio żyć. Nie będzie to długo trwało. A więc Nebukadnezar jest bezpieczny, a przede wszystkim to bezpieczeństwo. To Bóg zsyła doświadczenie. Gdy Bóg zsyła ten ogień, to nigdy nie w taki sposób, by zniszczyć, ale oczyścić tak. Bóg tego pragnie. Po upływie dni ja, Nebukadnezar, wyznaje ten monarcha, podniosłem oczy ku niebu. A gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, żyjącego wiecznie, chwaliłem, wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną. Jego królestwo jest z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim. Z mieszkańcami ziemi nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Wszechmogący Bóg może wszystko. Ale to miejsce w tekście ogwiazdkowane. W przekładach jest bardzo trudne do oddania. To jest trudny aramejski tekst. W zasadzie to mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Oznacza, są uważani za nic w sensie, aby mogli poprawić swoją sytuację. Mogą robić, co chcą. To nie ma żadnego znaczenia. To tak, jak gdybyśmy my własnym wysiłkiem chcieli siebie zbawić. I Bóg o tym wie. I Bóg tak traktuje tych ludzi. To nie jest odrzucenie tych ludzi czy pogardzenie nimi. Wręcz przeciwnie. Jest tutaj zawarta myśl. Dlatego Bóg przychodzi im z pomocą. Bo oni sobie pomóc nie mogą. Do niczego prowadzi ich troska, działalność i staranie. Mój rozum wrócił. Jest to w języku aramejskim wyrażone słowo w języku manda. Oznacza mądrość, inteligencję, wiedzę, poznanie, rozsądek, zrozumienie. To jest cały pakiet. Po prostu do zdrowych zmysłów znowu król wraca. Tak nagle, jak to nastąpiło. Tak nagle, bez farmakologicznych środków. Znowu doświadczenie się kończy. Dlaczego się kończy? Gdy podniósł głowę niebo. Kiedy ostatni raz patrzyłeś na rozgwieżdżone niebo? Pięknie. Zauważyliście Wenus i Syriusza? Które do siebie się zbliżały i znowu zaczynają się oddalać od siebie? Najjaśniej wspaniałe na zachodzie świecące gwiazdy. Dwie, jedna bardzo jasna, druga mniej. W ostatnich dniach można było gołym okiem zaobserwować, jak się do siebie zbliżają i jak oddalają. Abrahamowi Bóg, gdy był zmęczony życiem, zniechęcony, miał tyle obietnic i żadna nie była realizowana. Mówi, podnieś w górę swoje oczy. Gdy pracowałem tutaj w seminarium, budowaliśmy właśnie te budynki tutaj. I trzeba było w roku szkolnym martwić się o program i o szkołę, a w wakacje o budowę, ścigać się tutaj z pijakami, ze złodziejami. A czego tutaj nie było? W
tamtym czasie, gdzie trudno było kupić worek cementu, to wszystko powstawało. Byłem tak zmęczony. Przez kilka lat nie miałem ani dnia urlopu. Na około 12 miesięcy. I kiedyś wracałem stąd, bo znowu jakaś sensacja działa się w tym budynku. I to jeszcze nie był używany budynek, to po prostu to była pusta hala. I wracałem, mieszkaliśmy w tym tak zwanym pałacyku. Takie piękne, rozgwieżdżone niebo. Popatrzyłem do nieba i mówię, Boże, gwiazdy jeszcze świecą? Brat Miodoński pamięta, bo wtedy pracował tutaj i na tej budowie był bardzo, bardzo zaangażowany. Położyłem się na trawie i tak przeleżałem kilkanaście minut i wróciłem do domu. Mówię, nie muszę już spać, już jestem tak wypoczęty, tyle siły nabrałem. Nebukadnezar jak syn marnotrawny, później w przypowieści Chrystusa, przypomniał sobie o niebie, przypomniał sobie o Bogu, przypomniał sobie o tych wszystkich przeżyciach, które były jego udziałem. Bóg jest wszechmogący. Ale pamiętajmy, On jest tak kochany i tak współczujący, jak mówiliśmy. A w księdze Izajasza proroka w 57 rozdziale i wierszu 15 jest jeden z najpiękniejszych tekstów w tym temacie. Jeżeli ktoś ma, ja nie chcę go czytać. Ja chcę, żeby ktoś tutaj z was przeczytał. Tekst z księgi Izajasza, 15 rozdział i wiersz, 57 rozdział i wiersz 15. Bardzo proszę. Popatrzmy, komu my służymy. Jaki jest Bóg, który mieszka w niebie i nas na ziemi obdarowuje takimi wielkimi błogosławieństwami. Już ktoś znalazł? Proszę bardzo. Bracie Janusz. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Dopóki Nebukadnezar był wielki, Bóg miał problem z Nebukadnezarem. Nie miał do niego dostępu. Ale gdy Nebukadnezar zdał sobie sprawę, kim naprawdę jest, wtedy Bóg do niego się zniżył. Bóg go znowu wywyższył. I kontynuujemy wywód z księgi Ioba. Gdy modli się do Boga, ten człowiek, który przeszedł przez tę dolinę cienia śmierci, Bóg jest dla niego łaskawy, zwraca ku niemu radosne oblicze, a człowiek znowu żyje w prawości. I śpiewał w człowiek wobec innych, mówi, zgrzeszyłem, złamałem prawo, ale mi złem za złe nie odpłacił. Uratował mnie od zejścia do grobu i nadal mogę oglądać światłość. Jaki cudowny jest nasz Bóg. W jakimkolwiek położeniu się znajdziesz, nigdy o tym nie zapomnij, że to jest istota, która jest najbardziej życzliwa w każdej sytuacji życiowej. Nie tylko wtedy, gdy śpiewasz i wielbisz Go. Wtedy, gdy odchodzisz i zdaje się, że pójdziesz całkowicie na manowce, jak rodzic podąży za tobą, aby być na wyciągnięcie ręki i podnieść cię na nowo. I ten monarcha babiloński, niegdyś taki dumny, wydaje świadectwo. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy, moi dostojnicy szukali mnie. Znowu przywrócono mnie do godności królewskiej. Dano mi jeszcze większą władzę. Daniel chyba odliczał, bo on wiedział, że to 7 równych lat będzie. I gdy kończyło się, już przygotowywał dwór, król wrócił. Pukali się chyba po głowach.
po 7-letniej umysłowej chorobie wróci na tron? U Boga wszystko jest możliwe. I zobaczymy, że to jest nie tylko biblijne sprawozdanie. A teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam, wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą. Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Nie po to, by ich zgnębić, po to, by ich wywyższyć. Bo droga do wielkości jest przez poniżenie. Tak jest w chrześcijaństwie i my to obserwujemy moment po momencie i to zobaczymy w księdze Daniela na przykładzie tamtych osób. Porównajmy dwie reakcje króla na jego spotkanie z Bogiem. Tę, o której rano mówiliśmy, z tą pogróżką, to jest postawa fanatyka, fanatyka religijnego. Człowiek, który coś dowiedział się z Pisma Świętego, ale nie poznał Boga, tylko przeczytał pewne wymagania, pewne orzeczenia, jest gotowy połamać w kawałki każdego, kto się do tego nie dostosuje. Mąż się nawraca, przychodzi do domu i wyrzuca garki, czyści lodówkę. Żona patrzy, co mu się stało. On powiedział, od tej pory będziemy jedli to, co... Znam pewnego człowieka. Jest to bardzo smutny przypadek, ale nie jedyny. Który w ten sposób utracił żonę, dzieci. Sam poszedł na drogi różne. Aczkolwiek stało się to dlatego, że przeczytał coś o Bogu, o Jego przykazaniach, o Jego woli i zaczął żelazną dyscyplinę stosować w swojej rodzinie, w swoim domu. Wszyscy go zostawili i nie miał już kim rządzić. I nie miał na tyle mądrości, żeby oddać się pod rządzenie Boże. Później to uczynił. I powiedział mi kiedyś, gdy mówiliśmy na ten temat, jak mówić o Bogu naszym najbliższym, powiedział, gdybym o tym wiedział wcześniej, to wiem, że żonę bym miał i dzieci bym miał i miałbym kochaną rodzinę. Tak się zachowuje fanatyk. To jest różnica między fanatykiem, a między człowiekiem nabożnym. Fanatyk mówi, pozabijałbym wszystkich, którzy nie będą wierzyć Bogu tak, jak ja wiem, że trzeba mu wierzyć. A człowiek nabożny mówi, jestem gotowy ustąpić i życie oddać, żeby ich przyprowadzić do Boga. Bo tak uczynił nasz Bóg, aby nas z powrotem odzyskać. I dopiero po 7 latach umysłowego upokorzenia. Ale warto było, warto było. To doświadczenie jest cudownym, osobistym doświadczeniem człowieka każdego. Moje, twoje doświadczenie z Bogiem tak powinno wyglądać. Jakże wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym. Jego władza z pokolenia w pokolenie. A teraz ja i podstaw swoje imię. Chwalę, wywyższam, wysławiam Króla Niebios. Jeżeli do tego punktuśmy jeszcze nie doszli, to prośmy Boga, aby to nastąpiło nawet za cenę bardzo drastycznych wydarzeń w naszym życiu. Ale żeby to nastąpiło, ale nie musi tak nastąpić. Pamiętacie radę, którą Daniel przedstawiał Nebukadnezarowi? Skoro to rozumiesz i wiesz, nie musisz przez to przechodzić. Możesz teraz zdecydować, że uznasz Boga i On będzie pierwszym w twoim życiu. I Jego duch będzie twoim duchem. I tak będziesz odnosił się do innych ludzi, jak On do nich się odnosi. Jeszcze raz, te dwie różne postawy tego samego człowieka. Pierwszy to jest człowiek,
który coś zobaczył, wystraszył się Boga, zrozumiał, że jest wielki, a więc uszy po sobie, trzeba mu absolutnie być posłusznym. Tego Bóg nigdy nie chciał i nie chce. Nasza służba Bogu ma być rozumną służbą. Apostoł Paweł to tłumaczył. W liście do Rzymian w 12 rozdziale możemy o tym przeczytać. Czy są jakieś pozabiblijne świadectwa o tym, że Nebukadnezar chorował? Pamiętajmy, możemy prześledzić całą kronikę wszystkich panujących na wschodzie w starożytności. Nigdy nikt z nich żadnego błędu nie popełnił. Ktoś zajmował się, pewien egiptolog, i prześledził dostępne informacje o faraonach egipskich. Żaden, chyba że ci ich następcy odkrywali dopiero później ich błędy. Ale w samych zapisach kronikarskich, kronikarzy, którzy służyli temu faraonowi, nie ma żadnych zapisów negatywnych. O Nebukadnezarze dużo czytamy do 570 roku przed naszą erą, a później jest pustka. Nie napisano nic złego, a dobrego nie było nic, co wypisać. To jest pierwsze świadectwo, ale są też pisane świadectwa. W 1975 roku, stosunkowo niedawno, 36-7 lat, asyriolog Gryson opublikował tekst klinowy, który w zbiorach British Museum się znajduje pod sygnaturą BM, i tutaj mamy te cyferki, nawiązujący do obłąkania Nebukadnezara. To są szczątkowe teksty, które się zachowały. Często brakuje czegoś tam jeszcze w środku. Wydaje się, i to jest już ten tekst z tamtych czasów, że przez jakiś czas jego życie zdawało się nie mieć żadnej wartości. Wydawał bezsensowne, sprzeczne rozkazy, nie okazywał ojcowskich uczuć swojemu synowi ani córce, także nie rozpoznawał swoich bliskich, nie uczestniczył w rozpoczętych na terenie miasta budowlach. Goldingay kolejną przesłankę nam daje. Istnieje niekompletny tekst klinowy, mówi, który wydaje się wspomnieć o jakichś zaburzeniach umysłowych u Nebukadnezara, a także o tym, że prawdopodobnie także opuścił wtedy Babilon. Uczony ten cytuje także tekst o babilońskim Iobie, wyjaśniając, potwierdza wzmianki o karach bożych, o chorobie, upokorzeniu, o tym, że człowiek ten szukał wytłumaczenia przerażającego snu, został powalony jak drzewo, wypędzony, jadł trawę, stracił rozum, przypominał wołu, był skrapiany deszczem przez Marduka, niszczały mu paznokcie, rosły długie włosy, był w łańcuchach, ale potem wrócił do normalnego życia, za co wysławiał tego nowego Boga. Niesamowite. Są pozabiblijne świadectwa. Wracamy do Ioba. I tak postępował Bóg z człowiekiem 2 razy, czasem nawet 3 razy, aby go nie sprowadzać do grobu, lecz aby obdarzyć go nadal światłością życia. Doświadczenie Nebukadnezara od czasu zetknięcia z Judeą trwało 42 lata. 42 lata. Wyobrażasz sobie kogoś, komu mówisz o Bogu przez 42 lata i twoje tłumaczenia mają znaczenie, bo tam coś do niego dociera. Ale aby dotarło na tyle, by ten człowiek oddał serce Bogu i zrozumiał, że Bóg go miłuje, musi przejść jeszcze przez tak trudne, osobiste doświadczenie. Ale Bóg go wspiera, Bóg go ochrania i Bóg go uratuje. I chociaż Bóg dał mu wolną wolę,
I skoro Nebukadnezar przez wiele lat nie chciał, to mógł go zostawić, ale go nie zostawił tak długo, dopóki żył. Tak długo go nie pozostawił. To dotyczy mnie, to dotyczy ciebie. Nebukadnezara nie ma. My żyjemy na tej ziemi. My idziemy za Bogiem albo w przeciwną stronę. Adam Mickiewicz napisał tak. Bóg sam może zniszczyć świat i drugi wystawić. A bez naszej pomocy nie może nas zbawić. U Boga wszystko jest możliwe, a jednak są rzeczy, których nie może dokonać. To jest ten kamień przysłowiowy, który stworzył wolna wola i prawo decydowania o sobie, które dał człowiekowi i każdemu ze swoich stworzeń. I nie może go sam podnieść. Jeżeli mu na to pozwolisz, zrobi to z przyjemnością. Możesz Bogu zawierzyć zupełnie swoją przyszłość. Możesz go przyjąć, możesz go odrzucić, ale czytane już dzisiaj na samym początku słowa uznałem za słuszne, aby powtórzyć. Bóg mówi, to był urywek listu, który Jeremiasz wysłał Judejczykom w niewoli babilońskiej. A więc widzimy, że Bóg z jednej strony ratuje władców babilońskich, ale z drugiej strony podtrzymuje ducha w narodzie, w swoim narodzie przymierza. To miejsce my dzisiaj zajmujemy jako chrześcijanie. Ja wiem, jakie myśli mam o was. To są myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie szukać, będziecie całym swoim sercem. Drodzy, dlaczego nieraz nam tak ciężko całym sercem zaufać Bogu i szukać Jego i Jego dróg? Jest ktoś, komu na tym bardzo zależy, aby mieć chociaż maleńki kącik w naszym sercu. I on wkrótce będzie miał całe serce, jeżeli go nie wyprosimy i całego serca nie oddamy Bogu. Pamiętacie, co Chrystus na ten temat powiedział? Gdy człowiek się nawróci, o tak, bo dowiedział się coś i mówi, Bóg ma rację, ja chcę Mu służyć. I Bóg oczyszcza to serce, a później ten człowiek postępuje tak, jak nieraz ja postępuję, ty może, nie wiem. Mówi, wtedy zły bierze 7 gorszych od siebie i trudno jest uratować. I trudno. Bóg nigdy nie zaprzestanie nas ratować. Tak William Blake, artysta, wyobrażał, a dzisiaj o artystach mówiliśmy przed południem, wyobrażał sobie Nebukadnezara. Nikt nie musi doświadczać tego, co jest bolesne, poniżające, okrutne, trudne. Stosowanie się do Boga, Jego wskazówek, chroni nas przed takimi losami. A nawet w takim losie, gdy jeszcze zareagujemy na przebłysk światła miłości Bożej i podniesiemy do Niego nasze serca, nasze głowy, wszystko może się zmienić i zmienia się. Wnioski końcowe? Czego mogę nauczyć się od Daniela z jego stosunku do króla Babilonu? Daniel nam się ukazuje wspaniałą postacią właśnie w tych trudnych, przełomowych chwilach. I tak studiując księgę proroka Daniela, będziemy poznawać Daniela do samego końca. To jest postać, na temat której można by pracę napisać. Ci, którzy piszą pracę.
Dlaczego wykonanie wyroku na królu nastąpiło dopiero po 12 miesiącach? Mówiliśmy o tym. Dlaczego to, czego się boimy, często nie następuje przez długi, długi czas i łudzimy się, że to chyba już odeszło do lamusa. Pamiętaj nawet z komputera, jeżeli wyjmiesz dysk, jeżeli go skasujesz nawet całkowicie, pamięć z niego, to specjaliści wiedzą, jak ją wydobyć jeszcze raz. Jeżeli całkowicie nie przyjdziemy do Boga, to jest bardzo wielkie ryzyko, że możemy doświadczać później przykrych następstw takich decyzji. Kto w twoim zdaniem rządził w Babilonie podczas tej choroby? Ja sądzę, że wtedy na tronie Babilonu fizycznie Daniel jako pierwszy po królu. Ale ja sądzę, że Bóg opiekował się Babilonem wtedy. On się opiekował tym królem i Danielem i wszystkimi mieszkańcami, bo Bóg nawet dzisiaj opiekuje się wszystkimi ludźmi, nie tylko swoim ludem przymierza. Lud przymierza jest ludem przymierza o wykonywanie dzieła misyjnego wśród innych narodów, które Boga jeszcze nie poznały. To jest nasze zadanie, to jest nasz przywilej współpracy ze Zbawicielem. Mówiliśmy, dlaczego te dekrety się różnią, ale przenieśmy to. Dlaczego nasze stanowisko w odniesieniu do ludzi, którzy tak czy inaczej reagują na poselstwo zbawienia, które im nosimy. Dlaczego nieraz jest takie jak ten dekret po 3 rozdziale, a tak długo jak to nie jest takie wyznanie nasze jak dekret i jak świadectwo po 4 rozdziale, to tych ludzi nigdy to nie zachwyci. Chrystus powiedział do tego uzdrowionego w krainie Gadareńczyków: idź i nic innego nie mów. On nie miał tłumaczyć żadnych proroctw ani zasad wiary. On miał mówić o tym, czego Bóg dokonał w jego życiu. Zróbmy to. Zobaczymy, jak inaczej będą ludzie reagowali. Ale my ich czasem zamiast ewangelizować, doktrynizujemy. To nie jest wolą Bożą. Na nauki przyjdzie czas. Pamiętaj, jeżeli ktoś nie zakochał się w Bogu, to wszystkie jego wskazówki będą dla niego trudne. Ktoś, kto poznał Boga i rozkochał się w Nim. Pamiętacie, jak to było? Gdy zakochałeś się po raz pierwszy, czy zakochałaś? Znam takich, co porywali z domu rodzinnego swoje oblubienice, bo rodzice nie zgadzali się na ślub. Nie ma żadnych problemów i trudności ani z zachowywaniem przykazań, nie mówię o absolutnym zachowywaniu i bezgrzesznym życiu, aby ktoś nie myślał, że mówimy o tych założeniach perfekcjonistycznych. Nie. Zachowywanie w mocy Bożej, zachowywanie, będąc świadomi, że nadal jesteśmy grzeszni i grzeszni pozostaniemy tak długo, jak nasze grzeszne ciała nie będą przemienione. Tę walkę będziemy mieli i te upadki będziemy mieli. Ale Bóg będzie nas podtrzymywał, zachęcał i będziemy zachowywać Jego przykazania nie dlatego, bo się boimy zguby, nie dlatego, że za to będziemy zbawieni, bo za to nikt nie będzie zbawiony. Będziemy zachowywać tę wolę, bo to jest wola kogoś ukochanego, naszego oblubieńca, Jezusa Chrystusa, naszego Boga. Czy mój stosunek do innych ludzi ma jakieś odniesienie do mojej relacji z Bogiem i odwrotnie, moja relacja z Bogiem, czy ma jakieś odniesienie w moim stosunku do innych ludzi, nieważne wierzących czy niewierzących. Prawda? Jak to ściśle jest powiązane? Ale nie załamujmy się, u Boga nie ma beznadziejnych przypadków. Nawet jeżeli myślisz,
ale ze mną to jest już na pewno już albo za późno, albo krucho. Nie, dopóki masz to myślenie, dopóki masz tę tęsknotę, to jest przypadek, w którym Bóg znajduje rozkosz i pragnie cię podnieść. U Niego nie ma beznadziejnych przypadków. On istnieje, dlatego nadzieja i łaska istnieją. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Jutro spotkamy się, rozważając zagadnienie czasu przywrócenia Królestwa Bożego. Jak widzimy, zapowiedź prorocza z 4 rozdziału w pełni wykonała się w życiu Nebukadnezara. Są jednak chrześcijanie, którzy w XIX stuleciu doszli na początku XIX stulecia, a wtedy było przebudzenie, wtedy była wiosna ludów i w życiu religijnym podobnie. Ludzie czytali Pismo Święte, przeczytali 4 rozdział i powiedzieli: nie, tu wcale nie o to chodzi, tu chodzi o coś zupełnie innego. I aby być fair i uczciwym wobec tych poglądów, jutro będę chciał wam te poglądy zasygnalizować, przybliżyć i wytłumaczyć się, dlaczego ja na przykład nie podzielam tych poglądów. To będzie moje osobiste świadectwo. Zapraszam serdecznie na godzinę 11. Przedtem chciałbym z wami się pomodlić. Drogi Zbawicielu i Panie nasz, dziękuję Ci za błogosławiony wieczór. Dziękuję Ci za to, że rozpoczął się nowy tydzień i pomóż mi, pomóż tym, którzy są słuchaczami i którzy uczestniczyli w tym spotkaniu naszym, abyśmy na nowo przemyśleli nasze życie. Boże, i gdy przychodzą trudności i problemy, abyśmy nie bali się trudności, abyśmy nie prosili, aby one od nas odstąpiły, ale abyśmy prosili o siłę i o mądrość, by przejść przez nie z Tobą zwycięsko, bo tam po drugiej stronie zawsze jest jaśniej. Zawsze jest lepiej niż na tym trudnym nieraz początku. Proszę Cię o błogosławieństwo dla każdej z osób, które są zgromadzone tutaj razem ze mną przed Twoim obliczem i za te, które poprzez łącza internetowe u siebie w domach, gdziekolwiek są, a są na całym obliczu ziemi, abyś Ty, znając ich sytuację, ich życie, ich nadzieje i rozterki, ich radości i smutki, był z każdym według ich potrzeb, według naszych potrzeb. Bądź uwielbiony za Twoją miłość i Twoją dobroć. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za wszystko. Amen.